Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jest idealny czas, widzowie, na to, żeby włamać się do domu Patryka. Tak, widzowie, postanowiłem, że to zrobię. Dlaczego? Ponieważ nie znam totalnie Patryka, nie wiem, czego się mam po nim spodziewać. Z tego, co wiem, to on jest ogólnie nastawiony do nas raczej pozytywnie, ale on się bardzo wstydzi. Chociaż mam nadzieję, że uda mi się go za niedługo spotkać i jakoś go poznamy i będzie, że tak powiem, w porządku. Mimo wszystko jednak chciałem się włamać, bo wiecie, jak już będę go znał i wtedy się włamie do niego na chatę, to już nie będzie tego klimatu, już będę się znał i tak dalej, a teraz jest ryzyko. Jest ryzyko, nie wiadomo, co się wydarzy, więc ja chcę dzisiaj się włamać do jego domu i taki jest plan na dzisiejszy odcinek, widzowie. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału, ponieważ filmy są tutaj codziennie o godzinie 19:19. Zapraszam na Szczypson Plusa, ponieważ tam dzisiaj wleciał materiał o godzinie 14:14 i o godzinie 15:15 wleciał dzisiaj materiał na kanał vlogowy, co oznacza, że dzisiaj wrzuciłem 3 filmy. Wow. Ale żeby było śmiesznie, to 3 filmy będę wrzucał o wiele częściej, ponieważ wychodzi na to, że teraz zaczynam potrójne daily. Tak. Przynajmniej mam nadzieję, że mi się uda. Ponieważ dokładnie od dzisiejszego dnia, 1 września, kiedy ruszyliście do szkoły, ja postanowiłem również solidaryzować się z wami i dołożyć sobie więcej pracy. Więc uwaga, od dzisiaj codziennie kanały tutaj na kanale Szczypson, codziennie filmy na kanale Szczypson Plus i codziennie filmy na kanale Filip Szybka. Ciężka sytuacja, ale mam nadzieję, że damy radę to zrobić, z tym, że na kanale Filip Szybka nie będą to codziennie pełne vlogi, czasami to będą po prostu shorty, albo dosyć często będą to po prostu shorty, ale między innymi będą również pojawiać filmy vlogowe, chcę po prostu, żeby tam było aktywnie, więc zachęcam was do tego, żebyście śledzili wszystkie kanały, ponieważ będzie mi wtedy bardzo miło, jeżeli będziecie wspierać moją, prawda, przecudowną twórczość dla was. Dobra, zajmijmy się tym, co mamy dzisiaj do zrobienia. Ogólnie tutaj mam ten prezent dla Patryka, więc spokojnie, to wszystko oczywiście mu damy. Nie ma, jakby, nie przejmujcie się, wszystko zostanie mu wręczone w odpowiednim czasie. Zanim jednak to musimy pójść do niego na chatę i się tam do niego włamać. Zacznijmy od tego, że muszę mieć podkę na niewidzialność, żeby oczywiście być, że tak powiem, chronionym, ponieważ nigdy nie wiadomo. Póki co jestem sam na serwerze, ale może ktoś wejść, może ktoś tutaj, że tak powiem, mnie przyłapać na tym włamaniu. Nie chcielibyśmy tego, więc podka na niewidzialność się przyda, a że akurat ostatnio robiłem, no to mamy podki na niewidzialność tutaj zrobione. Muszę ich zrobić więcej, bo widzę, że została mi już tam jedna tylko, więc przydałoby się ich mieć więcej, taki zapasik mieć po prostu zrobiony. Tu widzę, że coś zostało, nie wiem dlaczego tutaj jest, ale zabierzmy to oczywiście. Zróbmy tu podmiankę, tak żeby była trawa, no i chociaż tak by to zarosło. Dziękuję, widzowie, za na zdrowie. Dobra, jesteśmy gotowi do tego, żeby tam wyruszyć. Uwaga, rzucamy w takim razie tutaj tego dirta, bo go nie potrzebujemy. Mamy wszystko, co jest potrzebne. Ja chciałbym się też tam rozejrzeć z tego powodu, że widzowie, jak wiecie, ja mam coś takiego, że zawsze jak jest ktoś nowy, to ja muszę zrobić oczywiście nos pod jego łóżkiem. I nie mogę też odpuścić sobie tego w tym przypadku, więc ja koniecznie muszę zrobić nos pod łóżkiem Patryka, jak już go poznam. Ale muszę najpierw się zorientować, jakie on ma łóżko, żeby wiedzieć, jaką jestem w stanie tam bazę zrobić. Ponieważ już ostatnio tam byłem ze Spongebobem, w sensie tam przebiegałem, widziałem to łóżko mniej więcej. Wiem mniej więcej, jak tam jego domek wygląda, więc spodziewam się już tego, jak tam będziemy mogli to zrobić. Aczkolwiek on ma takie dosyć niewygodne łóżko pod zrobienie nocy pod łóżkiem, że tak to ujmę, ale... mam nadzieję, że nam się to uda, mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak jak należy. Dobra, lądujemy tutaj. Oczywiście moja tutaj, że tak powiem, tajna baza pod zamkiem dalej nie została odkryta, jest no pięknie zamknięta. Tam wszystko się miewa dobrze, więc możemy być spokojni. Co tam przyszedł ziomeczek w ogóle do Spongeboba? O nie, Spongebob, ja cię uratuję od niego, ja cię uratuję, bo ja wiem, co to znaczy ten ból, ten ziomeczek tutaj, który oczywiście za każdym razem musi tutaj... Nawet do mnie nie strzelaj. On przychodzi i jęczy i on zawsze przychodzi do kogoś innego i to jest tragedia. Przez dłuższy czas przychodził do mnie, ale ja wtedy nie miałem dobudowanego piętra i on wychodził na mój dom, na górę. Ale odkąd dobudowałem piętro, on już nie może wejść mi na chatę i dlatego już tam nie przychodzi. Wybrał sobie inny domek, dobra. Dom Spongebob, znaczy Patryka. Ja ogólnie... no, wydaje mi się, że taki dom jest dosyć... no charakterystyczny, nie będę ukrywać. Tym bardziej, że nie ma w ogóle wejścia, jakby nie ma drzwi, więc włamanie nie będzie tam Właśnie, jak my się włamujemy, to trzeba zrobić inaczej. Nie, widzowie, tu nie może to tak wyglądać. To nie może tak wyglądać. Robimy tak, uwaga, kordy spisujemy tu, które tu się zmieniają. Tu się zmienia to 290, a tutaj musimy mieć minus 65, dobra, minus 6, tutaj, tu. Dobra, i lecimy na minus... aha, tutaj nie wkopię się, bo tu jest tyle piasku, że się prędzej nakryję nogami, niż ja tutaj zrobię jakikolwiek tunel. Chciałem zrobić podkop, widzowie, chciałem zrobić podkop, żeby się włamać do tego domu. No ale dobra, to inaczej, zróbmy tak. Jestem sam na serwerze? Dobra, jestem sam, musiałem się upewnić. Włamanie. Włamaliśmy się. To jest ten moment. Dobra, jesteśmy u Patryka. Z tego co widzę to tak, ogarnijmy na szybko co on tutaj ma. Weźmy, zróbmy tak jakbyśmy weszli po prostu. Włamanie było, ale możemy teraz normalnie wejść. Wchodzimy do środka i mamy jakieś takie zejścia schodów. Bardzo ładne, podoba mi się to nawet, całkiem fajne. Tu jest jakaś skrzynka. Nie podpalaj tego TNT. Okej, nie miałem zamiaru w ogóle przyjść tutaj cokolwiek niszczyć, więc spoko. Tu jest jakaś regał na książki, fajne. Tutaj mamy wodę, dobra, tu jest tron. Ej, zauważyliście? A, to jest fotel. Jaki tron? Fotel. Fotel do oglądania telewizji, to samo ma Spongebob u siebie, czyli oni oboje lubią oglądać telewizję. Ja na przykład nie lubię oglądać telewizji, ponieważ tam... tam jest dużo kłamstwa. Dobra, nieważne. Łóżko! Łóżko! I teraz tak, widzowie, no łóżko to jest ciekawa tutaj, że tak powiem, rzecz, ponieważ nie wyobrażam sobie, jak ja mógłbym tutaj spędzić noc pod tym łóżkiem, szczerze wam przyznam. To łóżko jest tak skonstruowane, że tego się za bardzo nie da zrobić. No chyba, że zrobimy to po prostu tak, że nie będę miał jakby otworów na wiecie, na patrzenie, bo tak jak normalnie mam pod łóżkiem jestem, to widzę jakieś mam, że tak powiem, luki, a tutaj totalnie tych luk nie ma i jest totalny ich brak, więc strasznie ciężko będzie tu cokolwiek zrobić, tym bardziej, że też na przykład nie ma półpłytek wełny, więc nie damy tu półpłytek zamiast bloków. Dobra, zobaczmy, co to się ma pod łóżkiem w ogóle. Nic nie ma pod łóżkiem, więc tutaj moglibyśmy coś tam kopać i coś tam zrobić, więc możemy nad tym się zastanowić później. Tu... O kurde, to jest... Nie. Nie gadajcie, że tu jest taka pułapka zrobiona. O kurde. Ej, tu ktoś zrobił pułapkę. Co jest grane? W tym miejscu. Ej, co jest? Nikt mnie nie podgląda? Jestem sam, dobra. Czyli nie będzie na mnie, żeby nie było potem na mnie, że ja tutaj coś takiego dałem, to nie ja. Możemy ewentualnie półpłytkę tu postawić i kogoś wyrobić. Ale by było. Ej, dobra. Dowiedziałem się, że on lubi jeść, Spongebob mi to powiedział, więc widzę, że faktycznie lubi jeść, bo ma sporo pustych misek i widzę, że lubi grzybową. No dobra, no to będzie trzeba mu może grzybową załatwić, chociaż może mu się przejeść, jak już ma, to niech zostanie. Dobra, i on ma taki mały ten dom? Tu naprawdę nic więcej nie ma, u Spongeboba to było tyle zwiedzenia, a tutaj jest taka... Chyba, że jest jakieś ukryte przejścia, są może jakieś... Tu są te drabinki, są podejrzane. Szczerze wam przyznam, czekajcie. Nie no, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu ogólnie wszędzie jest piasek, więc to by wszystko się zapadało chyba. Ajajaj, czyli tu chyba nic nie ma. Ma jakąś, kurczę, wannę, że on się kopie w takim czymś. W kałuży. No okej. No i dobra, za tronem. Okej, tu coś jest? A nie. Co to jest? A nie, tu nic nie ma. Naprawdę? O nie, naprawdę. Dobra, czyli nic tutaj nie ma. No dobra, to w takim razie zamurujmy to tak jak to było. I tu jeszcze. Nie wiem dlaczego tutaj jest takie coś. Ale okej, niech jest. Nie interesuje mnie to. W każdym razie może takie coś być. Dobra, no i tyle? To jest całe włamanie do tego jego domu? Ja myślę, że ja tu coś więcej pozwiedzam. No dobra, to może inaczej zróbmy. Zróbmy tak, ja mam pomysł, wróćmy z powrotem na chatę, zabierzmy ten prezent, który ja mam dla... Wow, ale miałem laga. Zabierzmy ten prezent i zaniesiemy go do Patryka do domu, ale schowamy go. I powiemy później Patrykowi, że on musi zagrać, zagramy z nim w ciepło zimno i on po prostu poszuka. Myślę, że to będzie taki sposób. Jak go poznam, to wtedy tam pójdę i wiecie. I mu powiem, że ciepło zimno ukryłem u niego na chacie już ten, jak to się nazywa, jego prezent. Dobra, i teraz tak, muszę odłożyć tu rzeczy, tak żeby mieć miejsce. Zróbmy tak. Ojejku, ciężko będzie, żebym ja miał miejsce. No raz zróbmy tak, odłóżmy na razie to i odłóżmy to. To strzały... Dobra, nie potrzebuję strzał, pochodnie prędzej mi się przydadzą. Dobra, walić... A, dobra, i łopata też mi się nie przyda. Dobra, tak. I teraz bierzemy to. Wow, ale tego jest masa, będziemy musieli to na nowo poukładać. Dobra, lecimy tam w takim razie z powrotem i schowajmy to gdzieś w jakimś ciekawym miejscu. Wydaje mi się, że schowamy to gdzieś po prostu pod ziemią, tak mi się wydaje, no bo innej opcji to szczerze mówiąc nie widzę. Wydaje mi się, że pod ziemią to jest w ogóle najlepsze miejsce, więc no też w sumie, no to nie ma nigdzie gdzie indziej, no więc musimy gdzieś zakopać to po prostu. Dobra, i teraz tak, myślę gdzie to schować i wydaje mi się, że po prostu schowamy to... Ej, tu coś jest w ogóle, teraz na to zwróciłem uwagę. Okej, to jest kolejna dziura po prostu chyba. I nic więcej. Ej, ja tego mam tak mało? Przecież ja całą skrzynkę wypełniłem. Dlaczego ja nie mam całego tego wypełnionego tutaj? A, bo ja to dzieliłem jakoś, dobra, już okej. Już mi się przypomniało, dlaczego tak jest, dobra. Zróbmy tak, zróbmy coś takiego. I może, dobra, schowamy tutaj. Tu będzie to schowane pod wodą. Tak mi się wydaje, że to jest dobre miejsce. Tutaj robimy coś takiego, ok, dajmy tam tą skrzynkę i załadujmy do środka wszystko. Nie pamiętam, jak to było tam ulokowane. Zobaczmy, ile tego mamy. 8, czyli ja zrobiłem to raczej... A nie, nie 8, a bo to jest moje. A nie, 8 było, dobra. Robimy tak, 8 mamy, czyli to było chyba w narożnikach jakoś. Jak ja to miałem ustalone tam? O kurde, już nie pamiętam. Dobra, zróbmy freestyle w takim razie. Wiem, że na środku były diamenty. Albo to było na środku, to było na środku. Tu diamenty damy, tu damy tak. To damy w ten sposób. O, o, no to damy po 15, no to zmienimy troszkę układ, że tak to ujmę. Dobra, coś takiego. Trzcina to była jakoś tak, to daliśmy. I zróbmy jeszcze raz tak. I zostały mi 4, ok, niech jest. I zróbmy tutaj resztę tak. Dobra, niech jest. Coś takiego. A jeszcze pork chopy były! Dobra, to zróbmy inaczej, Zabierzmy to i ustawmy pork chopy. Tu pork chopy, tu pork chopy. I teraz to. I teraz... Dobra, i rozdaliśmy wszystko. No i tak to by wyglądało mniej więcej. Wydaje mi się, że git. Wydaje mi się, że dobrze to wygląda. No, jakoś tak to miałem ustawione. Ja już nie pamiętam, jak to było, nie zwróćcie na to uwagi. Dobra, stawiamy to tu, ukryliśmy to w takim razie u niego na chacie i teraz będziemy mogli mu to dać. No dobra, no mam nadzieję, że on się nie obrazi o to, że weszliśmy do niego na chatę. To tu ukryliśmy. Ale będzie git, dobra. Został mi jeden piasek, dajmy go tutaj w takim razie. No i co, zrobiliśmy włam do niego na chatę, zwiedziliśmy tam jego chatę, wiemy już, jak wygląda, więc fajnie. Fajnie by było spotkać w ogóle Patryka, no ale tak jak mówię, jestem sam na serwerze, więc teraz możemy, że tak powiem... poczekać, aż on się tutaj pojawi i jak się tylko pojawi, to postaram się nagrać odcinek, oczywiście z tym, że go jakoś poznam, no postaram się z nim spotkać jakoś, no mam nadzieję, że uda mi się. A póki co idę tutaj gdzieś w kimę, ponieważ nie chce mi się już lecieć do mnie na chatę, skoro mam tutaj domek, to tutaj się prześpimy też. Ej, dlaczego tu jest dirt? Kto tu stawia te dirty? Te endermany ciągle tu łażą i mi stawiają. Niefajne endermaniska, dobra. Odłóżmy tutaj te rzeczy i lecimy w kimę, a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie, trzymajcie się, pozdro, elo!